będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Jesteśmy po gali w Wotorze 4, Adam Wieczorek, jeden ze współorganizatorów. Dużo pracy chyba dzisiaj, bo sama organizacja gali to jedno, ale powypadały Wam walki już wczoraj na ważeniu. Dzisiaj zmiany nawet w trakcie trwania gali, także zmęczony pewnie. Zmęczony, dużo pracy i zdecydowanie wolę brać udział jako zawodnik w takich galach. No na pewno dużo mniej roboty, wchodzisz, robisz swoje i wychodzisz. Jak ocenisz galę Wotorze 4, bo chyba po tych zmianach naprawdę wyglądało to w obrazku dobrze. Jestem przekonany, że było na co popatrzeć, bo pomimo tego, że mieliśmy dużo tych zmian, chyba nawet 5 zawodników w ostatnim tygodniu do zmiany, to były dobre walki. Na pewno tutaj Denis Labryga z Piotrem Więcławskim, murowana walka wieczoru, ale było też troszkę zaskoczeń, mówię tutaj o Marcinie Szołtysiku. Brutalny knockout. Brutalny knockout na Marcinie, który wczoraj tam odgrażał się, no ale tutaj widać, arena zweryfikowała jednak dyspozycję Marcina. Nie wiem co dalej będzie. Co jeszcze mogę powiedzieć? No ten turniej troszkę zawirowany. Jeżeli wczoraj miałbym obstawiać finalistów po tym losowaniu, nigdy chyba nie obstawiłbym takiego zakończenia. Tutaj te kontuzje, te zawirowania, te wypadania. No powiem tak, no Maruszak, tak, który był jeden z faworytów, bardzo, bardzo mocny zawodnik, wypadł po stąpie, po którym naderwał swoją łydkę. A tego stąpa w ogóle nie musiał zadawać, tak? Mógł skończyć walkę ciosami, bo w moim odczuciu ona była już wygrana. No także przez głupotę kolejne zastępstwo. A na przykład Kamil Heberlein, który był najlżejszy i najmniej doświadczony, świetnie sobie poradził. Wspaniałe te wymiany bokserskie. Tak, i z Zaczyniukiem i w swojej pierwszej walce. Więc uważam, że sportowo było naprawdę dobrze. A co się stało z Bartkiem Zaczyniukiem? Dlaczego on nie był zdolny wyjść do półfinału? Wiesz co, wtedy załatwiałem 3 inne sprawy, ale z tego co wiem, to jakieś kłopoty zdrowotne, jakieś zawroty głowy. Czekaliśmy 10 minut i finalnie okazało się niestety, że nie jest zdolny do walki. No tutaj o te zdrowie też musimy dbać. Zapytam Cię też o walkę wieczorną, bo Michał Pasternak trochę obnażył King of the Streets, Simon Henriksen. Dał mu chwilę w stójce nawet, a potem zrobił go w swojej płaszczyźnie. Pokazał, że jest mocniejszym zawodnikiem, także Wotorę tutaj nie dość, że powróciło po dłuższej przerwie, to jeszcze pokazało wyższość nad najlepszym zawodnikiem tej europejskiej organizacji, także mocno zaznaczyliście swoją obecność. To był nasz cel. Po to zrobiliśmy pas Wotorę International, żeby konfrontować się z tymi federacjami z zagranicy. Mamy na oku kolejne, będziemy wyzywać kolejnych mistrzów, no i konfrontować to z naszym mistrzem. Jeżeli ktoś z zagranicy wygra, dostanie nasz pas i on potem będzie musiał konfrontować się z innymi. A co do samej walki, gdzieś wydaje mi się, że wszyscy przewidywali taki finał, że jednak doświadczenie Pasternaka, doskonały strateg Mirek Okniński w narożniku, pewnie rozpracował Simona na części pierwszej, no i nie miał nic do powiedzenia w tym pojedynku. To, że Wotorę 5 się odbędzie, no to już wiemy, jeszcze terminu nie podajecie, ale na pewno w najbliższej przyszłości. Ja chcę zapytać o pojedynki, które gdzieś krążą za kulisami. Czy to są walki realne do zestawienia? Mam na myśli tutaj Marcina Wrzoska z Waso Bakocewiczem i Michała Królika z Bartkiem Batrą. Czy te walki mogą się na Wotorę wydarzyć? Czy mogą się wydarzyć? Na pewno się mogą wydarzyć. Jeżeli chodzi o Michała Królika, to Michał Królik jest bardzo zajarany tym, po prostu nie może się doczekać tego. Chcieli nawet teraz robić tą walkę, ale Bartek jest na wyjeździe. Z moich informacji wynika, że obaj są chętnie zdecydowani, więc jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że na Wotorę 5 zobaczymy. Co do innych walk, na pewno chciałbym zrobić rewanż Piotrka z Denisem, bo ta walka to naprawdę była petarda. Co, obrona pasa przez może Michała Pasternaka z innym mistrzem organizacji zagranicznych. No i co, no i zaległe finały oraz finał tej edycji. Dobra, to ja Cię dłużej nie zatrzymuję. Mam nadzieję, że poza tym, co działo się w arenie, polski komentarz również dopisał i będziemy się słyszeli na kolejnej gali. Dziękuję Ci bardzo. Zdecydowanie, bo to jest najlepszą jakością i komentarz na pewno też był idealny. Dzięki. Dzięki.